rozmawiałam z takim zespołem amerykańskim, który ja z kolei bardzo szanuję i oni opowiadali o festiwalu, który robią i opowiadali mi o tym, że jest to właściwie lokalna scena z tego miasta, czyli jakieś takie no, mniejsze, bardzo mało znane zespoły i jeden headliner, który wtedy był Bon Iver. I też tak powiedziałam im, że słuchajcie, no to chyba tam macie jakiś niezły budżet na ten festiwal, a oni mi powiedzieli, że zupełnie odwrotnie, bo Bon Iver to jest ich kolega i on może zrobić sobie przystanek i on to robi dla nich towarzysko na rzecz społeczności muzycznej środowiska tego miasta. Natomiast ten budżet, który oni mają, jest rozdysponowany między młodych artystów, bo oni potrzebują komunikatu, że ktoś ich potrzebuje, ktoś ich widzi, ktoś im chce płacić za te prace, które oni wykonują. I to jest przykład, który ja często przywołuję. To wcale nie chodzi o to, żeby nie wiadomo co tym ludziom dać, ale o to, żeby ich potraktować poważnie, partnersko.